Szanowni, słów kilka a propos wycieczki Prigożyna w kierunku stolicy rosyjskiej. Mówi się o sile 25 tysięcy ludzi, których ma on posiadać. Czy sporo? No sporo, jeżeli patrząc, ile niektóre armie mają, tak, po 50 tysięcy chłopa. Ale pytanie, czy te 25 tysięcy obejmuje faktycznych, prawdziwych, nazwijmy to bojowników, mówię oczywiście o prawdziwych, w sensie o doświadczeniu jakimś bojowym, dających potencjał. Czy mówimy też o wcielonych więźniach, tak, i innych różnych szumowinach momentami, bo wiemy, co te hordy potrafią robić. Na Moskwę ma jechać 5 tysięcy ludzi, sam Prigożyn zdaje się, że się nie wybiera do Moskwy. No, pewnie dalej czeka w Rostowie na to, aż przyjedzie do niego minister, który oczywiście tam się nie zjawi. No i pytanie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? No, ciekawe może być to, że tak naprawdę czym bliżej te 5 tysięcy ludzi będzie Moskwy, tym może się okazać, że ta grupa będzie coraz większa, bo najróżniejsze osoby mogą się do nich przyłączać, łącznie z tymi, którzy dzisiaj na przykład są w jakichś służbach. Bo, o czym na pewno trzeba sobie zdać sprawę, Prigożyn doskonale wie, że jeżeli cała akcja w jakikolwiek sposób mu się nie uda, to jest dosłownie po nim i w najlepszym wypadku to skończy tak, jak jeden z jego ludzi, z rąk również jego ludzi, tak? Więc tak naprawdę walczy gdzieś o swoje życie. Pira z oko 2 tygodnie temu wyszedł przecież dekret o tym, że firmy takie jak jego, które umówmy się w Rosji, właściwie w większości państw powstają tylko i wyłącznie za przyzwoleniem gospodarzy, mają zostać de facto podporządkowane Ministerstwu Obrony i nie chciał się na to zgodzić, co z pewnych względów można, że tak się wyrażę, zrozumieć. Ale podobno prowadził negocjacje, że był gotowy podejść pod Gwardię Narodową. Przypuszczam, że na zasadzie pewnej, no nie tyle może samodzielności, ale jakiejś tam formy autonomiczności. No i ten plan nie wyszedł, tak? No i po tych wszystkich kolejnych jego również medialnych akcjach, jak to czasem robi Kadyrow, bo o jego roli też nie możemy zapominać, no doszło do sytuacji, że zdecydował się na, no właśnie, pytanie, czy teatr, czy pewną formę faktycznego działania. Chciałem nagrać odcinek podcastu na celowniku na ten temat. Może to zrobię, obawiam się, że jak skończę postprodukcję, to 2 godziny później niektóre fakty mogą być nieaktualne. No i ktoś powie, że mówię, co przewiduję, a to już się gdzieś tam wydarzy. Podsumowując, sytuacja wcale nie jest taka oczywista, jak się może wydawać. Nie cieszyłbym się, tak jak niektórzy, wielką wiarę w pewien sposób Prigożyna pokładają. Pamiętajcie, ultranacjonalista, patrzący bardzo mocno i tylko i wyłącznie na własny interes, na pewno nie na interes nawet i samych Rosjan. Nie wiem, czy chce być nowym carem, czy ma jakieś inne plany, bo wcześniej się mówiło, że wcale mu nie chodzi o prezydenturę. Z drugiej strony zaprzeczają temu pewne komunikaty i doniesienia, które zdecydowanie sugerują całkowicie co innego, więc można się mocno zastanawiać. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli te 5 tysięcy ludzi, z których część po drodze może zginąć, część może dołączyć, więc powiedzmy, że gdzieś tam ta liczba się trochę zbilansuje, ale najpewniej się zmieni, tak czy siak, w jakikolwiek sposób namiesza w Moskwie, już nie mówię o Kremlu, o Moskwie, to będzie tylko i wyłącznie pewnego rodzaju dowodem na słabość całego rosyjskiego systemu bezpieczeństwa, no ze szczególnym uwzględnieniem, mówmy się, jednak bezpieczeństwa wewnętrznego, a nie typowo resortu obrony narodowej, tak? Bo owszem, zagrożenie o charakterze w pewien sposób militarnym, no ale umówmy się, ludzie Prigożyna to bardziej kwestia pewnej piechoty i może i zmotoryzowanej, ale jednak bardziej piechoty, niż całościowej, kompleksowej armii mogącej walczyć tak naprawdę na wszystkich jej, nazwijmy to, nowoczesnych teatrach. Zobaczymy, mam nadzieję, że jednak uda mi się jakiś odcinek nagrać. Poczekam jeszcze może do dnia jutrzejszego, żeby to było bardziej w jakiś sposób kompleksowe, ale będę chciał też kilka scenariuszy możliwych. Nieważne, czy oni tam dojadą, albo gdzie dojadą, nie ma to w tej chwili znaczenia, ale na pewno pewne kwestie trzeba będzie rozważyć, bo sytuacja może mieć znaczenie dla samych Ukraińców i nie tylko dla Ukraińców i nie bez przyczyny. Została też zwołana z
zdaje się. Nie jestem teraz pewny, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a na pewno zebranie czy spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i z tego należy się cieszyć, że poważnie te sprawy traktujemy, nie bagatelizujemy. Komunikat jest oczywisty, jest to sprawa wewnętrzna Rosji i cały świat zachodni tak robi. Być może historia w pewien sposób się powtórzy i Rosja znowu będzie miała żal do całego świata, tak jak już kiedyś to było, że pozwoliliśmy jej na pewien rozpad, ale teraz będzie całkowicie sobie temu winna. Zresztą poprzednio też. Dzięki i mam nadzieję, że niebawem. Do usłyszenia. Miłego odbioru.